pory polscy sportowcy mierzyli czas jedną wentą, a od tegorocznych Igrzysk Olimpijskich jedną wródką. Naszym oraz Państwa gościem w programie będzie Jaromir Radke. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Zygzak, telewizja Amazing. Naszym oraz Państwa gościem jest dwukrotny olimpijczyk z Lillehammer oraz Albertville, pan Jaromir Radke. Witamy bardzo serdecznie. Panie Jaromirze, dzień dobry, witam. Dziś powiemy o zarówno sukcesach prywatnych, jak i zawodowych pana Jaromira, o dzisiejszym stanie zimowych dyscyplin sportowych oraz o tomaszowskim torze łyżwiarskim. Zapewne dziwi Państwa fakt, iż nie ma z nami Magdy. No niestety Magda w związku ze swoimi innymi obowiązkami musiała nas chwilowo opuścić. Postaram się godnie ją dzisiaj zastąpić. Może na początek zapytamy o to, kiedy, w jakim momencie Pana życia zrodziła się miłość do sportu i postanowił Pan poświęcić temu całe swoje życie? No i to już było dosyć dawno, jeszcze was nie było na świecie. To był początek lat, może nie początek, początek lat 80. Wtedy nauczyciel wychowania fizycznego, pan Bogusław Drozdowski w szkole podstawowej numer 11 wtedy, dzisiaj obecne gimnazjum numer 7. No był takim pasjonatem łyżwiarstwa i wylewał tam szkolne boisko. Rokrocznie odbywały się na nim ślizgawki. Przypominające dzisiejsze na torze łyżwiarskim, było oświetlenie, była muzyka, także była naprawdę fajna zabawa i to był mój pierwszy kontakt z łyżwami. Później pierwsze starty w zawodach szkolnych i pierwsze sukcesy. W 1984 roku do Tomaszowa przyszedł trener Kmiecik, także właśnie w tym roku obchodzimy 30-lecie. No i tam zacząłem próbować jeździć na długich łyżwach. Pierwsze starty nie były bardzo udane, ale już po 3 latach na Mistrzostwach Świata Juniorów zdobyłem pierwszy medal, taki większy sukces. Troszkę wcześniej na Mistrzostwach Polski Juniorów też medale. Także ta kariera dosyć szybko się ładnie rozwinęła. Ja właśnie tak a propos początków kariery, taki pierwszy znaczący sukces dla Pana. No tak jak powiedziałem, właśnie te Mistrzostwa Świata Juniorów to był 87 rok. Nieznany zawodnik, no pojechałem do Szwecji na Mistrzostwa Świata Juniorów i tam zdobyłem brązowy medal na 5000 metrów i 4 miejsce na 3000 metrów. Także to był taki pierwszy mój znaczący sukces w tej początkowej karierze. Później następne lata no, też owocowały sukcesami, dobrymi startami, wynikami w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata. I w 92 roku po raz pierwszy wystartowałem na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville we Francji. Tam jako debiutant zająłem dobre miejsce 14 i 16. Następnie za 2 lata były kolejne igrzyska na przemian zrobione z letnimi, także była tylko krótka przerwa 2 lat. I tam odniosłem takie życiowe sukcesy, zajmując 5 i 7 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich. Było bardzo blisko do medali. Miesiąc przed igrzyskami na Mistrzostwach Europy, właśnie na tym samym obiekcie, gdzie były później igrzyska, zdobyłem srebrny i brązowy medal. Te czasy, które uzyskałem wtedy na tym torze, dawały mi takie samo miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, także troszeczkę forma przyszła za wcześnie. No, przez całą moją karierę było dużo tytułów mistrza Polski, rekordzistów Polski, dobre miejsce, tak jak powiedziałem wcześniej, w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata, w Pucharze Świata, także ta kariera była dosyć bogata. Norwescy kibice oczywiście nie opuszczają hali, choć ten wynik uzyskany przez Kosa jest tak fenomenalny. No, ale myślę, że oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś może coś zmienić jeszcze w pierwszej trójce, to właśnie ten zawodnik w biało-czerwonym kostiumie. Ten, którego widzieliśmy oczywiście przed chwilę. Jaromir Radke. Jaromir Radke. Wychowanek Pilicy Tomaszów. Przez całą karierę jego trenerem jest kolega Wiesław Kmiecik. Trener dzisiaj w reprezentacji, z którym pracuje już parę lat. Oto właśnie nasz reprezentant. Wspaniały chłopak, który bardzo ciężko pracował przez wiele lat, by teraz tu na Igrzyskach Olimpijskich Lillehammer stanąć przed twoją życiową szansą. A dla jeśli Jaromir Radke pojedzie na miarę twojego rekordu życiowego, to będzie miał medal. Dla łyżwiarstw odkrył go pan Bogdan Drozdowski. Człowiek, który zakrzewił łyżwiarstwo w Tomaszowie, który spowodował, że tam jest tor łyżwiarski.
pomogło mu wielu ludzi. Jest to w tej chwili tor, na którym bardzo chętnie startują wszyscy łyżwiarze. Myślę, że pan Bogdan również się cieszy, że jego zawodnik w tej chwili należy do czołówki światowej. Że tu walczy, że wszyscy na niego czekają. No i proszę państwa, popatrzmy. Ten start bardzo ważny, ale Jaromir Radke rozgrzewa się powoli. Chciałbym to uprzedzić. Rozmawiałem z trenerem Kmiecikiem, który powiedział, że jeżeli Polak będzie jechał jedną rundę poniżej 32 sekund, to będzie medal. Ale musi tę rundę musi te rundy pokonywać poniżej 32 sekund. Taki jest warunek, aby stanął dziś na podium. Czy będzie w stanie? Znakomicie pojechali reprezentanci Norwegii. Znacznie słabiej Holendrzy. Otwiera się ogromna szansa przed Polakiem. Przypominam, wicemistrz Europy na tym dystansie ten wynik uzyskał tu właśnie na tym torze w Hamar, a także trzeci zawodnik na dystansie 10 km. Wspaniale rozpoczął Radke. To jest trochę inaczej jak zawsze. On pierwszą rundę miał nieco wolniejszą, a teraz rozpoczął tak jak ci, którzy walczą o medale. Ale proszę popatrzeć na niego, on jest skoncentrowany, on doskonale wie, jak musi pojechać, żeby stanąć na podium. No i oczywiście równie ważny jest w tym momencie trener, który mu dyktuje to tempo, który mu podpowiada. A to, proszę państwa, Rintje Rytma, który siedzi na widowni i patrzy na to, co robi Polak. On zdaje sobie sprawę z tego, że jego trzecie miejsce stoi pod znakiem zapytania. Jeśli reprezentant Polski będzie tak dobrze jechał, jak do tej pory, to tego medalu brązowego Rintje Rytma nie będzie miał. I bardzo dobrze w tym biegu jedzie partner naszego Jaromira Radke. Zajutin z Kazachstanu. To jest również zawodnik, którego stać na bardzo wiele. Bardzo dobrze, że w tej chwili jadą razem, że jadą w dość szybkim tempie. Zobaczymy, jaka ta runda. Ale reprezentant Kazachstanu, rekord życiowy ma 7:13.20, więc znacznie gorszy od reprezentanta Polski. Myślę, że po prostu zbyt mocno rozpoczął. Żeby walczyć o medal, Radke musi jechać szybciej. Musi jechać w granicach 31,7 sekundy. To daje mu tylko szansę walki o medal. No właśnie, niestety te dwie ostatnie rundy były bardzo wolne, 32,9, 32,7, a więc no niestety jak na razie reprezentant Polski nie jedzie najlepiej. I ta runda również nie najlepsza, 32,24. Czy stać reprezentanta Polski na jakiś niesamowity zryw? Czy jest to taktyka, czy jest to po prostu słabość Jaromira Radke na tych pierwszych okrążeniach? Pamiętamy biegi Jarka w czasie Mistrzostw Europy i inne biegi. Jarek wolno, tak jak mówiliśmy, się rozgrzewa. Poprawia się z rundy na rundę. Potrafi przyspieszyć. Jego różnice czasowe na ostatnich rundach są około sekundy. Szybsze. No ale będzie mu bardzo ciężko poprawić ten wynik. Poprawił 32,11. Niewiele, ale poprawił. W tej chwili przyspieszył, ale jednak te cztery rundy pokonane w granicach 32 sekund stawiają pod poważnym znakiem zapytania medal dla reprezentanta Polski. Ale już Radke wyraźnie prowadzi w tym biegu. Publiczność się nie kwapi do wielkiego dopingu. Bardzo dobrze rozpoczął nasz reprezentant, no ale teraz te cztery okrążenia wolne. Jakoś mało dynamiczny jest Jarek. 32,54. To wszystko sekundę gorzej od tego, na co mogliśmy liczyć. Muszą być rundy w granicach 31,5 sekundy. Spoglądam teraz także przez moment na trenera Wiesława Kmiecika. Trochę zrezygnowany, jednak. On mówił o tym, że Jarek musi jechać poniżej 32 sekund, aby myśleć o olimpijskim medalu. No niestety reprezentant Polski nie zaczął zbyt dobrze, chociaż w tej chwili ma ogromną przewagę. No ale nie zwycięstwo w tym konkretnym biegu się liczy, a końcowy rezultat. 32,49. To w dalszym ciągu nie to, na co stać Jaromira Radke. Na co stać go wtedy, kiedy jest w najlepszej formie. Mówiliśmy państwo, że w tych ostatnich biegach zawodnicy jadą nieco słabiej od swoich rekordów życiowych, że jest to 3-5 sekund. I to w tej chwili tak się jakoś potwierdza. No to raz jeszcze Rintje Rytma, już chyba teraz nieco twarz spokojniejsza. Siedzi razem ze swoim trenerem, oni także dodają tutaj te sekundy, liczą rundy, no ale niestety Polak wciąż jedzie bardzo słabo, 32,9 sekundy, więc to jest grubo poniżej możliwości Jarka.
No i niestety, proszę Państwa, ja myślę, że tutaj nie będzie medalu olimpijskiego. Nie jest chyba w stanie Jarek tak bardzo przyspieszyć, aby poprawić ten wynik. Jedzie po prostu znacznie wolniej niż wówczas, kiedy poprawiał rekord Polski. Jarek jest zawodnikiem bardzo walczącym. Nie ma nikogo przed sobą. Sam walczy z czasem. Utrzymuje rundy o sekundę gorzej od tych, które dawały mu szansę na tych igrzyskach, na tym dystansie. Wciąż nie ma tego wielkiego przyspieszenia. Wyraźnie wolniejszy jest Polak. No i proszę, 33, a więc nie tylko nie ma przyspieszenia, ale także osłabł nasz reprezentant. No i proszę Państwa, myślę, że trzeba sobie spojrzeć, prawdzie w oczy. Oto uśmiechnięta twarz Rinti Ritmy, to nam mówi wszystko. On już wie w tej chwili, że Jaromir Radke nie jest w stanie mu zagrozić. Nie jest w stanie po prostu dziś stanąć na podium. Za chwilę ostatnie okrążenie w wykonaniu reprezentanta Polski, ale już wiemy, proszę Państwa, że wynik nie będzie dobry. 32 sekundy 9 to był czas tego przedostatniego okrążenia, więc także nic się tutaj nie zmieniło. I dobrze będzie, ostatnie 400 metrów i uplasuje się w tej chwili Polak biegnie w granicach 10-11 miejsca. A więc naprawdę grubo, poniżej naszych oczekiwań. Ostatnie 100 metrów. Jaromir Radke dojeżdża do mety, ale wiemy, że będzie czas nie najlepszy. 6 minut 50 40 sekunda, więc to ostatnie okrążenie było znacznie szybsze. To jest siódme miejsce, więc siódme miejsce zajmuje Jaromir Radke. I niestety, proszę Państwa, jest to naprawdę grubo poniżej możliwości tego zawodnika. Mówiliśmy już o tym, że dziś na ogół wszyscy uzyskiwali nieco gorsze rezultaty. Lepsze osiągnęli tylko reprezentanci Norwegii, Johan Olav Kos i Sorelid. No i efektem... Czym się obecnie pan zajmuje? Obecnie pracuję w Ośrodku Sportu i Rekreacji. To jest akurat tam, gdzie znajduje się obiekt toru łyżwiarski, czyli można powiedzieć, że pracuję na torze łyżwiarskim. Od 3 lat jestem instruktorem łyżwiarstwa szybkiego. A niech pan nam jeszcze powie... Czy uważa pan, że ten narybek łyżwiarski, który mamy obecnie w Tomaszowie, ma szansę w najbliższym czasie na medale, nawet na olimpiadzie? Mamy bardzo zdolną młodzież, szczególnie tutaj dziewczynki. Właśnie za parę dni wyjeżdża Ola Gapruziak na Mistrzostwa Świata Juniorów. Liczymy tam na dobre wyniki. Mamy młodziczki bardzo zdolne, Karolinę Bosiek, Karolinę Gąsecką. Teraz młodzież wróciła z Olimpiady Młodzieży z Zakopanego. Zdobyliśmy tam 16 medali, także no jest potencjał, jest zdolna młodzież, idzie dobrze współpraca trenersko-nauczycielska, także jesteśmy z tego zadowoleni. Panie Romirze, mówimy o młodym narybku, mówimy o szansach medalowych. Niestety 4 tory łyżwiarskie w Polsce, Sanok, Warszawa, Tomaszów i Zakopane, to nie jest chyba najlepsza baza do przygotowań do takich największych imprez. Tak, to jest nasza bolączka. Jesteśmy dosyć dużym krajem w Europie, w Unii Europejskiej, a mamy tylko 4 tory. No, robi się szum właśnie przy okazji igrzysk, wtedy kiedy mamy osiągnięcia. Dopiero to właśnie dziennikarze jakby wyciągają, na czym my trenujemy, jakie mamy możliwości. No i tu rzeczywiście trzeba z przykrością stwierdzić, że te nasze obiekty, 3 tory są w dosyć dobrym stanie. Zakopane jest nowym obiektem, bo został wybudowany 5 lat temu. Warszawa też jest nieźle kondycyjnie, no Sanok dosyć się też dobrze trzyma, niestety najgorzej jest z tomaszowskim obiektem. Też w tym roku obchodzi taką małą rocznicę 30-lecia powstania sztucznego toru. No ale na dzień dzisiejszy jest w dosyć opłakanym stanie. Cała infrastruktura, otoczenie toru, obiekt sam, mamy dosyć często awarie, maszynownia, ma maszyny z lat 60., czyli bardzo energochłonne. Brakuje do nich części, jeśli się coś dzieje. Budynek, w którym mamy szatnie, biura, no, jest też w opłakanym stanie. Także jest to na pewno bardzo przykre przy tych dzisiejszych sukcesach, że musimy o takich rzeczach rozmawiać. Chciałby się człowiek właśnie pochwalić jakimś nowym obiektem nowoczesnym, że tutaj chętnie młodzież startuje, robi rekordy życiowe, no ale niestety tak nie jest.
Mamy na całym świecie około 19 obiektów krytych, jeżeli chodzi o łyżwiarstwo szybkie. Najwięcej, ponieważ 6 mają Holendrzy, nawet Białorusini oraz Szwedzi mają swój kryty tor. Czy według Pana to, że u nas pomimo braku infrastruktury, pomimo braku środków, zdobywanie medali jest naszą zaletą, czy raczej radzeniem sobie ze stanem obecnym? No właśnie, my jesteśmy w takim, można, stadium, że cały czas gonimy i staramy się coś udowodnić. Na pewno mamy zdolną młodzież i gdybyśmy mieli takie obiekty z prawdziwego zdarzenia, jak mają inne państwa, byłoby to dużo łatwiejsze i prostsze, bo tak jak może słyszeliście, nasi reprezentanci, nawet ja też za moich czasów też tak było, że ponad 260 dni w roku spędzają na obozach, na zgrupowaniach i to w dużym stopniu za granicą właśnie, bo tam są lepsze warunki do treningu. Taki trening letni, jak robi łyżwiarz, tutaj nasza baza jest w zupełności wystarczająca. My dużo jeździmy na rolkach, teraz w ostatnich latach mniej może na rowerze, bo jest duży ruch samochodu, troszkę jest to niebezpieczne, ale mamy blisko zaraz źródła i ładne lasy, też tam korzystamy z tych terenów. Także nasz trening jest dosyć urozmaicony i tutaj latem nie ma takich problemów, jest blisko Spała, COS, tam się też bardzo fajnie trenuje i są super warunki. No tylko brakuje właśnie tego krytego obiektu, który by dawał nam taki komfort pod kątem zimna, deszczu czy wiatru, że się zawodnik nie martwi, czy uda mu się zrobić trening, czy nie, no bo będzie wiało, padało, czy będzie za zimno. Jest na takim obiekcie komfortowa temperatura około 10 stopni, idealny lód. Także to są, no, można powiedzieć, bardzo dobre warunki dla uprawiania tej dyscypliny sportu. Ale też taka hala, to jest nie tylko dla łyżek. Ona, w niej mogą się znajdować nawet 4 czy 5 dyscyplin olimpijskich, czyli short track, łyżwiarstwo figurowe, hokej, curling, no i łyżwy szybkie. To jest już 5 dyscyplin. Jakby tak zliczyć ilość medali do zdobycia, to wychodzi około 50 medali olimpijskich z jednego obiektu. Także no, taki obiekt jest bardzo funkcjonalny, a do tego mogą się na nim odbywać różne targi, wystawy, koncerty. No tutaj mówię, nasze dobre położenie w Tomaszowie, blisko centrum Polski, Warszawa, Łódź czy Katowice, no, Kraków, może troszkę dalej, ale rzeczywiście to położenie jest nasze bardzo dobre, dobre do jazdy, czy z południa Polski, czy z północy. Także to nas stawia właśnie w dobrej sytuacji, że taki obiekt bardzo by był pożądany właśnie tutaj na naszym terenie. No właśnie, wspomniał Pan o wielofunkcyjności takiej hali sportowej. Prezes Kowalczyk, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, na posiedzeniach Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Sejmie bardzo mocno lobbuje. Jak według Pana układa się współpraca z Polskim Związkiem oraz z zawodnikami oraz trenerami innych klubów łyżwiarstwa szybkiego? Czy jest wspólne porozumienie, chęć współpracy, aby stworzyć silne lobby na rzecz powstania wielofunkcyjnej hali sportowej, gdzie będzie można uprawiać właśnie te dyscypliny, o których Pan przed chwilą powiedział? No nie znam szczegółów, tak dochodzą do mnie różne głosy z różnych stron, koncepcje, no bo tutaj nasz kraj przymierza się do Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Krakowie, więc prawdopodobnie taki obiekt by powstał w Krakowie, no tam akurat nie ma tradycji tych łyżwiarskich, najbliżej jest Zakopane. Tutaj ja słyszałem nawet po tym sukcesie Zbyszka Brudki, że burmistrz Łowicza oddaje za darmo ziemię, żeby tam tor wybudować koło Łowicza, także troszeczkę to tak się zrobiło, wszystko dookoła, wielki szum, rozmydla się, a nie znam po prostu konkretów. No, myślę, że Związek będzie zabiegał o to, żeby taki obiekt powstał, no jest bardzo duża szansa. Zobaczymy, no, wiadomo, my jesteśmy z Tomaszowa, no trener Kmiecik jest z Tomaszowa. Paweł Obratkiewicz, trener reprezentacji Rosji, który też zdobył medal na Igrzyskach Srebrny ze swoją zawodniczką, też jest z Tomaszowa, także mamy tu w ostatnich latach, no, bardzo dobry potencjał, można powiedzieć, trenerski i zawodniczy. No, ale dobrze by było go właśnie dalej wykorzystać. No, Zbyszek Brudka jest z naszego województwa, także właśnie przydałby się najprędzej taki obiekt, jakby powstał właśnie tutaj na naszym terenie. Czy można liczyć na wspólny głos w sprawie toru łyżwiarskiego w Tomaszowie między zawodnikami oraz działaczami sportowymi w Tomaszowie, a władzami samorządowymi? Tutaj myślę, że my na pewno, zawodnicy i trenerzy, bardzo by chcieli takiego obiektu, marzymy o takim obiekcie. Było to taką naszą wizytówką naszego miasta, bo przecież już te tradycje tutaj mamy dosyć duże. Dużo ludzi się kojarzy właśnie łyżwiarstwo szybkie z Tomaszowem. Przecież ja miałem wyniki kiedyś w latach 90. Paweł Obratkiewicz, mówię, trener Kmiecik teraz obecnie przez Tomaszowa jest, Paweł Obratkiewicz, także
Jest ta tradycja, jest kontynuacja tego wszystkiego. No dobrze by było właśnie, żeby tutaj miasto dołożyło tą swoją cegiełkę i w jakiś sposób nam pomogło w realizacji tego upragnionego celu właśnie, którym jest ten kryty obieg, który no nie jest aż tak drogi. Tam słyszę głosy, że później koszty utrzymania mogą być duże. No ale no to już jest, myślę, rola województwa, no nie wiem, państwa, bo w sumie mamy tylko 4 takie obiekty w Polsce, tory łyżwiarskie i to w nie za dużych, no poza Warszawą, nie za dużych miastach. No, mogłyby być co najmniej jeszcze ze 2, nie wiem, w Poznaniu, czy w Gdańsku, czy w jakimś innym dużym mieście. Także jest to na pewno dyscyplina perspektywiczna, rozwojowa, no, z racji tego, że można zdobyć bardzo dużo medali. Udowadniają to właśnie na tych igrzyskach Holendrzy, którzy zdobyli już ponad 20 w samych łyżwach. Także no, wiadomo, nie będziemy nigdy takimi Holendrami, ale zawsze możemy te 2-3 medale urwać dla tej dyscypliny, myślę. Nie uważa pan, tak jak wspomniał pan o sukcesie Zbyszka Brudki i o tym szumie, co powstał wokół niego i wokół łyżwiarstwa szybkiego, że Polska jest trochę takim krajem, który dopiero kiedy ktoś odniesie sukces albo coś się stanie, dopiero zwraca uwagę na tą rzecz, a nie uważa, że można coś zrobić dzięki systematyczności i ciężkiej pracy. Dokładnie tak jest. Właśnie u nas się zawsze pojawiają, ja też tak śledzę od lat. Robi się szum, jak mamy jakieś sukcesy i dopiero wyciąga się te wszystkie sprawy, że na jakich obiektach trenują, gdzie trenują zawodnicy. Właśnie szkoda, że nie ma tego przed tymi najważniejszymi imprezami, że mamy te obiekty, że mamy się czym pochwalić, że rzeczywiście ta młodzież ma gdzie trenować, można ją zachęcić w ten sposób do uprawiania sportu. I tu właśnie tak co jakiś czas właśnie przy okazji tych sukcesów właśnie ten problem się pojawia, że dziennikarze dopiero wtedy rozpisują się, gdzie ten Brudka trenował, że on na jakimś tam wylewanym lodowisku, że nie było sprzętu, że to, że tamto. I to jest z jednej strony przykre, bo to już ciągnie się od lat. No jesteśmy w tej Unii Europejskiej ileś lat, jesteśmy, mówię, dosyć dużym krajem europejskim. Te obiekty, jeśli chodzi o te tory łyżwiarskie, cały czas powstają. Tak jak rozmawiamy, tutaj jest już kilkanaście tych hal. Nawet na Białorusi mają halę. Kazachstan ma ponoć przepiękną halę, obiekt, na którym, można powiedzieć, jutro by się mogły odbyć Igrzyska Olimpijskie. Ja nie miałem okazji tam być, ale zawodnicy, którzy tam jeżdżą, opowiadają, że jest przepiękny obiekt. Także no, jest to z jednej strony troszkę przykre właśnie, że nasza młodzież, mówię, wcale nie jest mniej zdolna od Holendrów, czy Niemców, czy Amerykanów, może osiągać te sukcesy, tu właśnie udowodnił to Zbyszek, tylko cały czas brakuje nam tych obiektów, takich z prawdziwego zdarzenia. No my nie oczekujemy jakichś, nie wiadomo, jakichś bardzo nowoczesnych, najnowszych, ale to są po prostu zadaszenia, kto żeby był kryty i to już nam bardzo dużo daje. Mówił pan o sukcesach Zbyszka Brudki oraz o występie polskiej reprezentacji na olimpiadzie. Jak oceni pan tegoroczną olimpiadę w Soczi oraz występy naszych reprezentantów? Już jest ten historyczny sukces w postaci medalu Zbyszka Brudki złotego. To jest pierwszy złoty medal dla mojej dyscypliny w żeńskim i męskim łyżwiarstwie. Także wcześniej mieliśmy w Hiszpaniach medale srebrny i brązowy. Także no, dla mojej dyscypliny, mówię, te igrzyska są bardzo udane, pomyślne. Bo tak jak możemy mieć okazję troszkę obserwować, śledzić, akurat w mojej dyscyplinie praktycznie wszystkie medale zdobywają Holendrzy. No i tutaj Polak, można powiedzieć, wydarł, bo te 3000 sekundy, ten złoty medal, to jest naprawdę niebywały wyczyn. Jak pan widzi przyszłość w łyżwiarstwie szybkim na przestrzeni następnych paru lat? No jeszcze gdy nie mamy toru krytego, o którym była już mowa. Na pewno łyżwy będą. W takim czy innym wydaniu będziemy musieli się borykać ze swoimi problemami, jak gdyby z tymi obiektami. No ja jestem w dobrej myśli, że ten obiekt, myślę, że jak najszybciej powstanie, bo w sumie tego czasu nie ma za dużo, jeśli chcemy być też gościć i olimpijczyków z całego świata i mieć swoją imprezę tutaj w Polsce, czyli w Krakowie, no to ten obiekt musi w najbliższym czasie powstać. Łyżwy, no niestety większość klubów, tak jak tutaj rozmawiamy, w tym okresie przygotowawczym, wtedy kiedy zaczynamy jeździć już na lodzie, czyli na jesieni, w październiku, listopadzie, no musimy wyjeżdżać na tory zagraniczne właśnie. Tutaj najbliżej mamy do Niemiec, czy do Berlina, czy do Erfurtu. U nas dopiero lód w grudniu, także sezon jest bardzo krótki. No ale no, łyżwiarze, w ogóle sportowcy są twardymi ludźmi, także tak jak mówię, no, nasza dyscyplina będzie... Myślę, zawsze jakieś te sukcesy wcześniej czy później się pojawią. Tyle, że mówię, taki obiekt typu hala by nam bardzo ułatwił tą pracę i zawodnicy by na pewno mieli dużo większy komfort. A myślę, że mimo, że z zagranicy by też przyjeżdżały ekipy do nas, moglibyśmy zorganizować na takim obiekcie
na przykład Puchar Świata czy Mistrzostwa Europy, no, to jest, są duże możliwości. Panie Jaromirze, 20 lat od Igrzysk w Lillehammer. Jak pan oceni dzisiejsze łyżwiarstwo szybkie, jeżeli chodzi o technologię, o zaawansowanie, o system przygotowania zawodników? Jak to się bardzo zmieniło właśnie w przeciągu tych 20 lat, kiedy pan startował na imprezach najwyższej rangi? Przede wszystkim łyżwy. No wtedy, jak ja startowałem, były klasyczne łyżwy, nie było ruchomej płozy. Teraz są tak zwane klapy, od tego jak klapią, taka jest pochodna nazwa. No, kostiumy się też zmieniają, są wyszukiwane jakieś najnowsze materiały z zagłębieniami, bezszwowe, żeby ten opór powietrza był jak najmniejszy. Wtedy, gdy ja startowałem na igrzyskach w 92 roku czy w 94, Polska była po przemianach tutaj politycznych, ekonomicznych, także sport był troszkę zaniedbany. Był niedoceniony, brakowało sprzętu też nam, pamiętam, na przygotowania, na stypendia sportowe. No troszkę inaczej to wszystko wyglądało. Dzisiaj można powiedzieć, że sportowcy mają większy komfort. No słyszy się, że brakuje pieniędzy tam na ich przygotowania, że chcieliby więcej, są potrzeby większe. No bo wiadomo, musimy równać do świata, naśladować tych najlepszych i mieć takie wzorce właśnie z tych najlepszych. Także na pewno zawodnicy mają większy komfort. Tutaj nie możemy powiedzieć tego o torach na pewno, bo mówię, ta hala na XXI wiek to jest naprawdę jakby lek na całe zło i tutaj nam tego bardzo potrzeba. Ale jeśli chodzi o takie przygotowania stricte sportowe, to zawodnicy mają dużo lepsze możliwości, no też wyjazdu po świecie. No, ja wtedy, jak zaczynałem swoją karierę, to były takie problemy, wy tego nie znacie, ale żeby gdzieś jechać za granicę, trzeba było mieć wizę, paszport, zgodę rodziców, bo jak był człowiek niepełnoletni. No teraz tego jakby nie ma, to jest świat dla nas jest otworem i to jest dla nas bardzo dobre, że właśnie nasi sportowcy przez to też nie mają takich kompleksów, jak kiedyś mogliśmy mieć, bo zawodnicy za granicą no, mieli lepszy sprzęt, lepsze dresy, lepsze kostiumy. U nas to zawsze było troszeczkę gorzej z tym. No teraz na dzień dzisiejszy na pewno nasi reprezentanci pod tym kątem nie mogą narzekać. Na pewno sprzętowo, trenersko też jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Brakuje nam konkretnie tego właśnie jednego obiektu krytego. Może nie jednego, bo słyszę też różne koncepcje, tam ile chcą przeznaczyć na budowę tej hali, tam 100 milionów czy ileś. Wiem, tutaj orientowaliśmy się 2-3 lata temu, że przykrycie naszego toru wykosztowało około 30 milionów. No, dla nas to jest może spora kwota, ale dla, myślę, państwa, tutaj dla władz, to nie są duże pieniądze. To jest, jejku, tak jak przy stadionie narodowym, to byśmy mieli ze 100 takich hal przy tych kosztach. Także to jest naprawdę niedużo, a myślę, że korzyść była bardzo duża, bo przecież mamy tutaj blisko COS i inne dyscypliny też z takiego obiektu mogłyby korzystać. Właśnie, mówimy tutaj już o naszym torze, o zadaszeniu. Nie mówimy o wielofunkcyjnej hali widowiskowej, tylko mówimy o obiekcie treningowym, który miał być zadaszony. Tutaj, mówię, bliskość COS-u. Na takim obiekcie, tam oprócz tych boisk do hokeja, do short tracku, można, ewentualnie jaka była koncepcja takiego obiektu, w środku toru powstają korty tenisowe, boiska do siatkówki, do koszykówki, także tutaj mówię, obiekt jest wielofunkcyjny. Na takim obiekcie, ja pamiętam w Norwegii, raz były mogą być rozgrywane mistrzostwa w kolacie torowym, także mówię, taki obiekt ma bardzo wiele zastosowań i dla wielu dyscyplin służy, nawet tutaj dla Tomaszowskich właśnie pod kątem siatkówki czy piłki nożnej, nawet w środku jest tyle miejsca przy odpowiedniej zabezpieczeniu na wierzchni i tych wszystkich innych rzeczy, taki obiekt spełnia bardzo wiele funkcji. Właśnie mówimy jak na razie o łyżwiarstwie, a powiedzmy troszeczkę ogólnie o sporcie w Tomaszowie. Czy uważa pan, że jest w Tomaszowie czy są obiekty, dzięki którym w Tomaszowie ogólnie sport mógłby się rozwijać, nie tylko jeśli chodzi o sporty zimowe typu łyżwiarstwo szybkie? No na pewno w ostatnich latach w całym kraju i tutaj u nas w Tomaszowie napowstawało tak zwanych orlików. Widać, że przez szkoła też powstały takie boiska lekkoatletyczne, także na pewno młodzież ma coraz większe warunki, lepsze i może uprawiać sporty właśnie nie tylko łyżwy, ale i czy biegać, czy skakać, czy grać w piłkę. Także jest tych możliwości na pewno coraz więcej. No ja pamiętam z moich lat dzieciństwa, że
nawet tutaj przy szkole 11, no było to jedno boisko wtedy betonowe, ono służyło do piłki ręcznej, ale my na tych bocznych to były piaszczaste boiska, czy gdzieś tam na osiedlu się grało na trawnikach, także no nie było takich pięknych obiektów. Ja teraz muszę powiedzieć, że troszeczkę młodzieży zazdroszczę, że te obiekty są takie fajne, nowoczesne i mają takie warunki właśnie do uprawiania sportu. No sport wiadomo jest nieodłączną dziedziną naszego życia i zaczynamy wzorować się na krajach zachodnich, gdzie sport stoi właśnie na wysokim poziomie. Tu ja mogę posłużyć za przykładem Holandii, gdzie ponad milion ludzi jeździ na łyżwach regularnie, no tam praktycznie wszyscy jeżdżą na łyżwach. Mają 10 tysięcy zawodników łyżwiarzy, którzy startuje w różnych zawodach, tam są maratony rozgrywane, no, klasyczne biegi łyżwiarskie. Także dla mnie Holendrzy zawsze byli takim krajem wzorcowym właśnie do naśladowania, jeśli chodzi o uprawianie sportu. Mówimy tutaj o sporcie ogólnym, jak i łyżwiarstwie szybkim. Jak oceni Pan popularność sportu oraz łyżwiarstwa szybkiego w Polsce w porównaniu też do innych krajów? Sport u nas generalnie jest dosyć popularny. Mamy wielu kibiców, no szczególnie w piłce nożnej, w której akurat nie odnosimy wielkich sukcesów. Inne dyscypliny no też nie mogą narzekać. Bardzo popularna jest siatkówka, no koszykówka czy piłka ręczna, właśnie przy okazji jakichś sukcesów większych. Łyżwy no, w naszym kraju stają się popularne, gdy są jakieś wyniki. No ja w 90-tych latach, kiedy odnosiłem te największe sukcesy, czułem tą popularność. I nie tylko tu w Tomaszowie, ale w kraju i bardzo dużo za granicą właśnie, szczególnie w Holandii czy w Norwegii. Nawet do dzisiaj, będąc 5 lat temu w Holandii czy w Norwegii, ludzie rozpoznawali, wiedzieli kim jestem, jak tylko usłyszeli nazwisko. Także jest to bardzo miłe. A jeśli tutaj chodzi o łyżwy w kraju, mówię, mamy tylko 4 obiekty. Są to nie... No jest, jak na nasz kraj uważam, bardzo mało. Także ta nasza dyscyplina jest niezbyt popularna. Dopiero szum się robi właśnie przy jakichś większych sukcesach. Czy uważa Pan, że po sukcesach Zbigniewa Brudki łyżwiarstwo szybkie będzie miało kolejny rozkwit w Polsce? Myślę, że tak będzie i już tak jest. Zauważyliśmy właśnie nawet na naszym tej torze obiekcie, coraz więcej dzieci przychodzi z mamami, chcą się zapisać, chcą trenować. Nawet dzisiaj mamy właśnie takie zawody wyszukujące talentów. Na krótkich łyżwach będzie startowało prawie 100 zawodników i zawodniczek. Także jest to bardzo miłe, że dzieci chcą uprawiać tą dyscyplinę, że chcą jeździć na łyżwach. No zresztą dużą popularnością cieszą się tutaj w Tomaszowie ślizgawki ogólnodostępne, gdzie w ciągu krótkiego sezonu, bo raptem 3 miesięcy, przychodzi ponad 20 tysięcy osób na ten tor. Także jest to bardzo miłe. No jest to taka, uważam, nasza mała perełka w tym okresie zimowym, gdzie młodzież ma gdzie pójść, coś porobić na świeżym powietrzu. Wiemy, że śledził Pan łyżwiarstwo w Soczi, a czy obserwował Pan inne dziedziny, dyscypliny sportowe? Tak, oczywiście. No, tam oczywiście Kamila Stocha, skoki narciarskie, no, Justyna Kowalczyk, biatlon, także ogólnie tak interesuję się każdego dnia. Dzień zaczynam jakby od wiadomości sportowych i kończę dzień wiadomościami sportowymi, co się wydarzyło na obiektach olimpijskich z racji tego, że człowiek pracuje, jest zajęty w ciągu dnia, także nie ma tak okazji cały czas na bieżąco śledzić tych wszystkich wydarzeń, ale tak jak powiedziałem, no, cały czas na bieżąco, to już drugi tydzień żyję tym sportem. Ja chciałem wrócić jeszcze do sukcesu Zbyszka Brudki. Jak wiemy, wygrał różnicą 0,003 sekundy, co eksperci oszacowali, że to jest długość 4 cm. Wiadomo, że łódź szczęścia tutaj pomógł i chciałem zapytać o to, czy panu też w pana sukcesach pomógł ten przysłowiowy łódź szczęścia. No tutaj na pewno mieliście okazję słyszeć wielokrotnie, jak sportowcy podkreślają to, że oprócz wiadomo tego przygotowania, kondycji, wszystkiego, musi być to szczęście w sporcie. I tak rzeczywiście jest. No tutaj ja ten bieg widziałem w telewizji, akurat byłem w domu, z żoną śledziliśmy. Także bardzo się ucieszyłem z tego sukcesu. I to właśnie też, że akurat ten sukces jakby się przełożył na naszą korzyść, na naszą szalę. Bo pewnie słyszeliście, że taki sam czas uzyskał Holender. Także no w pierwszej myśli było, będą 2 złote medale, 1 brązowy. Ale się okazało, że akurat w mojej dyscyplinie tego nie ma. Musieli sędziowie zmierzyć to wszystko na fotocelach, zbadać, tam są chyba 3 czy 4 takie urządzenia, które rejestrują to. Jeśli się pokrywa to z jednym, czy z drugim, czy z trzecim urządzeniem,
to jest ten wynik już wiadomy, przesądzony, bo dochodziły też takie słuchy do mnie właśnie od tej strony łyżwiarzy tam z Soczi, że Holendrzy od razu się rzucili na tych sędziów, chcieli wywrzeć presję, żeby to ich zawodnik wygrał, ale akurat, no mówię, w tym czasie, w tym momencie szala się przeważyła na naszą stronę i wygrał Polak. A jest to, mówię, tym bardziej miłe i człowiek się bardziej cieszy, że no Holendrzy, można powiedzieć, golą wszystko na tych igrzyskach i tam już 3 czy 4 razy stawali 3 Holendrzy na podium, czyli pierwsze, drugie, trzecie miejsce to tylko Holandy. Także jest to tym bardziej miłe właśnie, że Polak jakby wydał im ten jeden medal, ten najcenniejszy. I to na królewskim dystansie, jak jest nazwane 1500 metrów. Tak, bo akurat 1500 metrów to jest taki dystans, gdzie startują go i sprinterzy, i długodystansowcy. Także jakby to wszystko się kumuluje na tym jednym biegu. W zależności od dyspozycji danych zawodników, właśnie oni to wygrywają. Za moich czasów był taki słynny Norweg, wtedy właśnie, kiedy zdobył 3 złote medale w Lillehammer, Johan Olav Kos. On był właśnie raczej długodystansowcem, ale no z racji, że rzeczywiście bardzo dobrze jeździł te długie biegi, bardzo dobrze pojechał też 1500 metrów i wtedy na igrzyskach, zdobywając 3 złote medale, pobił 3 rekordy świata. I mówię, w zależności od dyspozycji zawodników, od ich predyspozycji na dany dzień, zdarzy się, że wygra to ten zawodnik, który jeździ krótsze biegi, albo ten, który jeździ te długie biegi. To jest właśnie całe sedno na tym dystansie, że jest to taka, jak to mówię, kumulacja tego. Jeszcze tak odnośnie Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Proszę nam powiedzieć, jakie były Pana odczucia, wrażenia po tym, jak uczestniczył Pan w pierwszej imprezie w Igrzyskach w Albertville oraz później w Lillehammer. Jak to wszystko wygląda? Wioska olimpijska, kontakty między innymi zawodnikami? Pierwsze Igrzyska miałem 23 lata, jeszcze będąc młodym zawodnikiem. Jest to przeżycie niesamowite. Można powiedzieć, że taki jeden wielki szok, no bo w jednej chwili człowiek się staje jakby pępkiem świata. No, cały świat jest skierowany na tą imprezę, to jest największa impreza w roku, tam w sezonie za 4 lata. Także no, piękne te obiekty, wszystko przygotowane, mieliśmy okazję. To akurat wtedy był jeszcze tor odkryty, już go dzisiaj nie ma nawet, on był tylko specjalnie postawiony tam w Albertville na czas igrzysk. Także nie był jakiś rewelacyjny obiekt, ale te inne trasy narciarskie miałem okazję, hokejowe lodowiska zobaczyć, także no, robiło to wrażenie. No, fajnie, bo wioska olimpijska, są tam zawodnicy z różnych dyscyplin z całego świata, jest wspólna stołówka, są różne inne atrakcje, także się z nimi spotyka. Ma się okazję zobaczyć na żywo takie większe jakieś gwiazdy sportu, czy łyżwiarstwa figurowego, czy jakiegoś hokeistę, czy na jakiegoś narciarza, także jest to na pewno bardzo miłe. Drugie igrzyska no, w Lillehammer były pod moim kątem, no bo to, co rozmawialiśmy wcześniej, no, z dnia na dzień stałem się jednym z kandydatów do medali olimpijskich po tym sukcesie na Mistrzostwach Europy, po zdobyciu srebrnego i brązowego medalu. Powygrywałem wtedy na tych zawodach z mistrzami świata, z mistrzami olimpijskimi, także to był ogromny dla mnie sukces i zrobiłem spore zamieszanie właśnie wśród tych zawodników, troszkę ich postraszyłem. Także te igrzyska na pewno dla mnie przeszły jak najbardziej zapamiętane i w pamięci zostaną we mnie do końca życia. Niesamowita atmosfera. No, Norwegowie kochają sporty zimowe, biegi narciarskie, łyżwy, skoki. Także na każdym kroku było bardzo fajnie czuć tą atmosferę. Wszędzie pełno kibiców, pełne obiekty, no, piękna zima, sceneria. Już tam była hala, na dworzu było minus 20, no, w hali było plus 10, także dla mnie idealne warunki do startu. Także no, same miłe wspomnienia, które zostają w człowieku na całe życie. Występował Pan na Igrzyskach Olimpijskich. W tej chwili Pan to ogląda wszystko z boku. Jak Pan przeżywał moment, zapewne Pan śledził bieg Zbigniewa Brudki. Jak Pan przeżywał jego bieg oraz ten moment oczekiwania na ostateczny werdykt? No, przyznam się szczerze, że bardzo. Mówi się, chłopaki nie płaczą, a ja właśnie po tym biegu płakałem. Ze szczęścia oczywiście, bo mówię, uprawiałem ten sport 21 lat, wiem, co to jest za sukces, byłem bliski tego sukcesu, także jest to bardzo dla mnie miłe, a jeszcze na dodatek dokonał tego też mój trener, Wiesław Kmiecik, tutaj trener z Tomaszowa, także jest to jakby dla mnie taki podwójny sukces, zwycięstwo właśnie, jakby spełnienie moich marzeń, bo mówię, tak samo byłem blisko tego wszystkiego,
Chciałem też bardzo zdobyć medal, bo każdy zawodnik, który trenuje, uprawia sport, jedzie na igrzyska, marzy o tym medalu. Wiemy już, że miał pan łzy w oczach po biegu Zbyszka Brudki. A czy taka sama radość, a może podobna, bo wiem, że łyżwiarstwo, czyli pana dyscyplinie, nic nie dorówna pana radości z sukcesów, ale czy równie pan się cieszył z sukcesów na przykład Kamila Stocha czy Justyny Kowalczyk na tych igrzyskach, bo wiemy, że te sukcesy też były wielkie. Tak, jak najbardziej. No, jestem pewien podziwu tutaj dla Justyny, bo przecież docierają do nas różne takie informacje niepokojące o tej kontuzji Justyny, złamanej stopie. Tam o tych urazach wypowiadają się różni ludzie, ja to śledzę, słyszę w mediach. Jeden lekarz się wypowiada, że normalny człowiek by chodził o kulach, a tu słyszymy, że Justyna zdobywa złoty medal, także jest to wszystko niesamowite dla nas, z jednej strony niezrozumiałe. No ale tak mówię, tutaj analizując to na spokojnie, rozmawiam też z wieloma ludźmi i mówią, że to nie jest aż taka wielka kontuzja, no jakby rzeczywiście tak było, to ona by przecież nie wystartowała. No jeśli o Kamila Stocha, no rzeczywiście ja już oglądałem ostatni konkurs jego skoków przed Igrzyskami Olimpijskimi, tam właśnie w pięknym stylu powygrywał, także wierzyłem w niego, że powinien spokojnie te medale, no nie może akurat złote, nie myślałem aż tak wysoko, ale że medale raczej zdobędzie, bo z dnia na dzień jakby formy nie straci, no to była już za krótka przerwa do igrzysk, żeby nagle by mu ta forma uciekła, aczkolwiek wiadomo, że są mocni Austriacy, Niemcy, Szwajcar, Raman, także mogli tutaj też jakąś niespodziankę sprawić, a tutaj no jednak Kamil piękny wyczyn, także też jestem z tego bardzo dumny. Mówiliśmy tutaj też o sukcesach Justyny Kowalczyk. Wiele osób mówi, że kontuzja mogła też pomóc jej w zdobyciu tego złotego medalu. Jak pan uważa, czy jest taka możliwość, że kontuzja może pomagać w rywalizacji sportowej? No właśnie, moja kariera sportowa akurat szczęśliwie przebiegała, że kontuzji żadnej nie miałem. Jakieś drobne urazy zawsze były, ale to były na tyle nieistotne, że nic się nie działo. No tutaj, tak jak mówimy, no, docierały do nas różne informacje, takie nieraz sensacyjne, że z tą Justyną jest tak czy tak, więc tutaj nam jest ciężko ocenić. No, ja też byłem w szoku, że złamana noga i zdobywa złoty medal. No to o co to chodzi wszystko? Ale to mówię, to już nie znamy szczegółów. No wiadomo, jest medycyna, która potrafi wiele rzeczy zdziałać i zawodnik też w zależności od tej kontuzji właśnie, jaka ona jest, no może go zmotywować do większego wysiłku, do większej pracy, ale i może przeszkodzić, no bo na pewno oprócz takiego fizycznego wysiłku, bólu nóg, bo u nas właśnie łyżwiarz w miarę upływu dystansu zaczynają boleć nogi, sztywnieć mięśnie i trzeba się za wszelką starać cenę utrzymać tą rundę, ten dystans, żeby w jak najlepszym czasie przejechać. Po to się właśnie przygotowujemy cały sezon letni, jeździmy na rowerze, biegamy, na siłowni ćwiczymy, imitacje, rolki, jest tych ćwiczeń bardzo dużo, trener łyżwiarski jest bardzo urozmaicony, więc ta forma, no, żeby była jak najlepsza i komfort taki psychiczny dla zawodnika, to lepiej, żeby tych kontuzji żadnych nie było. Jesteśmy narodem pełnym sceptycyzmu, obaw i chłodnego podejścia do szans medalowych. Czy nie uważa pan, że właśnie to, że na co dzień podchodzimy sceptycznie do naszych możliwości, do równej rywalizacji z resztą świata? Czy właśnie to nie czyni nas narodem, który jeszcze bardziej wspólnie cieszy się z każdego złotego bądź z każdego medalu igrzysk bądź imprez rangi światowej? No na pewno mamy zaszłości historyczne, rozbiory, nierozbiory, wojny, jakieś kompleksy możemy mieć wobec świata. Ale tak jak mówię, no jeśli będziemy mieli stworzone warunki, jesteśmy w tej Unii Europejskiej, podobne do zawodników na świecie, to tych kompleksów powinniśmy mieć coraz mniej. No, mówię, mamy już kontakt ze światem, zawodnicy jeżdżą po całym świecie, startują, znają języki, dokadują się z innymi zawodnikami. No, są możliwości, że nasi zawodnicy nawet wyjeżdżają, bo tak jak Konrad Niedźwiecki przez 4 lata trenował właśnie w holenderskiej grupie zawodowej. Także zawodnicy mają jakby coraz większe możliwości i mówię, powinni mieć coraz mniej kompleksów jakichś takich. Z tych dawnych lat. No ja moja kariera przebiegała dosyć długo, ja 8 lat temu skończyłem trenować czynnie sport. Trenowałem w sumie 21 lat. Zaczynałem w tych latach, kiedy był stan wojenny, kiedy w Polsce była, można powiedzieć, bieda, bo w sklepach nic nie było, wy tego nie pamiętacie. Także ja, żeby móc trenować, grać w piłkę na WF-ie, musiałem kupować buty używane od kolegi, bo w sklepach tego nie było, nie można było nic dostać. Były pieniądze, a nic nie było. Także
to były też całkiem inne czasy, inne możliwości. Dla mnie już motywacją było trenowanie, uprawianie sportu, że mogłem jechać do Czechosłowacji na obóz, do Rumunii na obóz, także to był jakby całkiem inny świat. Każdy występ sportowy równa się też pewnemu stresowi przeżyć. Z każdą wyższą rangą zawodów ten stres rośnie. Tym bardziej w roli faworyta, w jakim znajdują się zawodnicy teraz, Zbyszek Brudka czy pan w latach poprzednich. Jak z takim obciążeniem psychicznym radzą sobie sportowcy przed tak ważnymi imprezami? No, pewnie mieliście okazję widzieć nieraz, słyszeć jeszcze jak Adam Małysz startował, bardzo dużo mu pomogli psychologowi właśnie z Krakowa. Jest to na pewno nieodłączny element dzisiejszego sportu, bo wokół zawodników jest, tych najlepszych jest duży szum medialny, jeżdżą za nimi telewizje, kręcą różne materiały na treningach, no wiadomo, na zawodach, wywiady. Także ta popularność rzeczywiście może być dla zawodnika i przyjemna, ale i z drugiej strony uciążliwa. Ja właśnie tego doświadczyłem wtedy w 1994 roku, miesiąc przed Igrzyskami Olimpijskimi w Lillehammer, gdzie na Mistrzostwach Europy zdobyłem te medale. Nagle stałem się, mówię, jednym z kandydatów do medali olimpijskich. Jeden z niewielu z polskiej ekipy wtedy wyjeżdżających na Igrzyska Olimpijskie. Także ja tutaj przez ten miesiąc czasu przygotowania do Igrzysk Olimpijskich nie mogłem spokojnie trenować cały czas, tylko były telefony, wywiady, spotkania i czy będzie medal, i czy będzie medal, i czy będzie medal. Także bardzo to przeszkadza. I tak z perspektywy czasu właśnie tych lat, właśnie wydaje mi się, że to było tą przyczyną, że troszkę nie udźwignąłem tego ciężaru i nie zdobyłem wtedy tego medalu, zająłem piąte i siódme miejsce. Wspomniał Pan tutaj o możliwościach, jaką mają dzisiaj zawodnicy, o wyjazdach do zagranicznych klubów. Czy w pogoni za chęcią zdobycia medalu, za rozwojem sportowym, uważa Pan, że słuszna jest zmiana obywatelstwa? Myślałem o tym, bo w mojej dyscyplinie były takie przypadki, właśnie szczególnie Holendrzy tak robili. Teraz to się chyba już uspokoiło, zostało to jakoś prawnie uregulowane. To co rozmawialiśmy właśnie wcześniej, że w Holandii łyżwiarstwo jest bardzo popularne, jest tam bardzo dużo zawodników. Także jest ciężko dostać się do tej reprezentacji Holandii. I oni chcąc właśnie obejść, jakoś mieć szansę zaistnieć na świecie, wystartować tych ważnych zawodach typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, czy słyszymy nawet o igrzyskach, gdzie zawodnicy zmieniają barwy. No szukają właśnie takich rozwiązań i startują wtedy. No jest, tam słychać, czy jak się czyta, widzi po nazwisku, że jakiś Czech, a brzmi jakoś po niemiecku albo po holendersku. Także jest to troszkę czasem śmieszne, dziwne, ale no zawodnicy szukają, mówię, różnych okazji, możliwości, żeby jakby zaistnieć. No czasem to są sytuacje takie, że rzeczywiście zawodnik, no nie wiem, pokocha dany kraj, znajdzie żonę czy męża i wtedy no, zmienia te barwy, no kraj, obywatelstwo, ale to jest już teraz, wydaje mi się, przynajmniej w mojej dyscyplinie coraz rzadziej. Chciałem zapytać, czy uprawianie takiego sportu jest drogie? Łyżwy, no sprzęt w porównaniu do innych dyscyplin nie jest taki drogi. Łyżwy kosztują około 2000 zł. No głównie to są firmy holenderskie. Także sprzęt mamy z Holandii, kostium, no dresy, rower, no tego sprzętu troszeczkę mamy, bo mówię, nasz trening jest urozmaicony, ale to nie są takie duże koszty i możliwości w zależności od tego, co się chce, jaki sprzęt, na jakim poziomie. No mówię, łyżwy takie już typowo wyczynowe kosztują około 2000 zł. No tu kwestia jest tego toru i lodu, utrzymanie tego toru. W te zimy mamy coraz słabszej i ten lód jest niemal mrożony na okrągło, no ale na innych obiektach typu hala, no ten lód też musi być mrożony, tylko właśnie to jest to, że jest ekonomia nowoczesnych maszyn, obiekt kryty, czyli są stabilne warunki, te maszyny sobie tylko leciutko chodzą i ten lód się ładnie trzyma, wszystko, nie trzeba jakichś specjalnych mocnych sprężarek, żeby ten lód był. Także no nie jest to, myślę, zbyt drogą dyscypliną w porównaniu do wielu, wielu innych, jak się słyszy, ile kosztuje sprzęt z typu rajdy samochodowe, czy nawet no ile zarabiają piłkarze, tak, jakie to są koszty. Jeszcze a propos Pańskiej kariery, ale też i aktualnego zajęcia. Czy czuje się Pan spełnionym człowiekiem? No tak słyszę w wywiadach i jak wszyscy mówią, spełnieni się czują wtedy, jak zdobędą ten medal olimpijski. No mnie się akurat nie udało, mówię, byłem bliski tego. Ale generalnie uważam, że za moją karierę bardzo udaną, owocną i sprawiało mi to po prostu dużą przyjemność, uprawianie tego sportu.
Lubiałem to robić, trening jest urozmaicony, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no biegamy, jedziemy na rowerze, na rolkach, ciężary, jest tak, nie ma takiej monotonii, no tak jak kolarze jeżdżą, czy piłkarze praktycznie zawsze tą piłkę się kopie. Trening jest mocno urozmaicony, no dzięki temu poznałem dużo świata, wielu ludzi. Same pozytywy uważam z tego wyciągłem. A ma pan jeszcze jakiś plan na przyszłość? Plany, no wiadomo, mam dzieci, chciałem kiedyś, jak były mniejsze, że może będą chciały uprawiać sport. Szczególnie syn, no nie poszedł w moje ślady. Teraz córka ma 12 lat, będzie startowała właśnie dzisiaj w tych zawodach dla młodzieży. Może ona załapie tego bakcyla i może się doczekam kiedyś olimpijki, olimpijskiego medalu. To było na pewno moje takie spełnienie do końca. Wspomniał pan wcześniej na początku naszej rozmowy o Oli Kapruziak. Jak wiemy, teraz przygotowuje się do bardzo ważnej imprezy. Jak pan realnie ocenia jej szanse? Czy ma szansę nawet na podium? Tak, no Ola jest tutaj bardzo zdolną zawodniczką już od kilku sezonów. Dostarcza nam wiele radości. Tak jak mówiliśmy wcześniej, na Olimpiadzie Młodzieży zdobyła 5 złotych medali, także jest tutaj w kraju najlepsza. No, mistrzostwa świata. Wiadomo, będą startowali zawodnicy z całego świata i podejrzewam, że znowuż powtórzy się rywalizacja taka jak na Igrzyskach Olimpijskich, czyli Holenderki będą bardzo mocne i myślę, że Ola da im radę, tak jak Zbyszek Brudka. W trzecim liceum ogólnokształcącym otwiera się klasa sportowa o profilu siatkarskim z rozszerzonym językiem włoskim. Czy uważa pan, że stać tomaszowską oświatę na to, aby taka klasa sportowa na przykład w gimnazjum numer 6 powstała o profilu łyżwiarstwa szybkiego? No byłoby to bardzo miłe właśnie, bo przecież wiadomo, zawodnicy, wszyscy młodzież są ze szkół. Tak samo ja mówię, trafiłem do łyżew dzięki pasji mojego nauczyciela wychowania fizycznego, pana Drozdowskiego. Gdybym nie spotkał na swojej drodze właśnie takiego człowieka, być może bym nigdy nie trafił do łyżew. Na pewno takie poczynania są jak najbardziej pożądane, żeby ta młodzież miała komfort oprócz tego treningu, że ma dobre obiekty, może trenować. Odnośnie tej szkoły, że spokojnie sobie będzie tam się uczyła. Wiadomo, no, sport wiąże z tym się, że jest dużo wyjazdów, nie ma tych zawodników sporo w szkole. Później muszą nadrabiać te wszystkie zaległości. Jeśli jest taka klasa, czy są te szkoły mistrzostwa sportowego, tam jest troszkę to inaczej wszystko zorganizowane. Bardziej wszystko jest podporządkowane pod sport, inaczej nauczyciele patrzą na to wszystko. Także jest to, uważam, jak najbardziej dobra inicjatywa i wtedy mówię, zawodnicy mają dla siebie też większy jakby komfort, że nie myślą tylko o nauce, że oj, bo mam zaległości, bo to czy tamto, tylko spokojnie sobie mogą trenować i osiągać jak najlepsze wyniki. Tak czy nie dla zimowych igrzysk olimpijskich w Krakowie? Jak najbardziej tak. No jest to na pewno dla nas promocja. Powstaną obiekty, powstaną drogi wreszcie porządne. No, byłoby to piękne. Kraków, wiadomo, piękne historyczne miasto, rozsławienie na cały świat, chociaż jest też bardzo już znanym miastem, ale i dla Polski to są, myślę, same splendory i korzyści właśnie dla tych dyscyplin zimowych, no bo powstaną właśnie obiekty, no oprócz tej hali łyżwiarskiej i powstaną bobslejowe może tory, no saneczkarskie, te dyscypliny też borykają się z wielkimi problemami, nie mają gdzie trenować nasi zawodnicy. Te zimy mamy, wiemy jakie mamy, no jest raz śnieg, raz nie ma, także na pewno dla dyscyplin zimowych byłyby to ogromne korzyści, także jak najbardziej na tak. A czym się pan interesuje tak poza sportem? No z racji bytu, że tutaj w Tomaszowie mieszkam i żyję, także wiadomo, no priorytetem jest ten sport, ale to takie też z lat młodości, jestem fanem zespołu Lady Punk. Teraz mam czas po skończonej karierze jeździć troszkę na koncerty, poznałem bardzo wielu ludzi z kraju, którzy są też fanami tego zespołu. Mam ich wszystkie płyty, tak jak powiedziałem, jeżdżę na koncerty, spotykam się z ludźmi. No jest to też bardzo miłe, bo też sportowiec dla relaksu słucha dużo muzyki. Właśnie ta muzyka gdzieś z tych polskich zespołów najbardziej mi przypadła do gustu. Słowa, teksty tych piosenek, tak się z nimi uosabiam i sprawia mi to dużą radość, że oni grają już tyle lat, mam okazję gdzieś czasem złapać jakiś autograf, zrobić zdjęcie, także jest to takie też dla mnie bardzo miłe, taka odskocznia właśnie od takiej codzienności, spełnienie takich też moich, mówię, jakichś młodzieńczych
myśli z zamiłowań, że kiedyś tych ludzi spotkam, mówię, oni grali w latach 80., wtedy, kiedy ja zaczynałem też swoją karierę. Ta muzyka sprawiała mi dużo przyjemności i mówię, teraz mam okazję dalej słuchać ich muzyki, cieszyć się tym wszystkim. Także to jest też taka odskocznia od rzeczywistości, jak pojadę na taki koncert. Pomimo swojego wieku lubię stać pod sceną, poskakać, jak to się mówi, wyżyć troszkę. Sprawia mi to dużą przyjemność. Jak zachęciłby Pan do uprawiania tego sportu? Tak jak sobie tutaj porozmawialiśmy, wiadomo, młodzież czy dorośli wyciągną różne wnioski z tego. No ja na pewno bym polecił każdemu. Każdy sport, czy to będą łyżwy, czy piłka, czy inna dyscyplina, na pewno jest to charakter życiowy się wyrabia. No, wiadomo, w sporcie nie zawsze są tylko sukcesy, są też i porażki, także trzeba sobie umieć radzić z tym wszystkim. Tak jak powiedziałem o mojej dyscyplinie, jest ona dyscypliną urozmaiconą. Mówię, jeździmy na rowerze, biegamy, na rolkach. Właśnie szczególnie te rolki, młodzież lubi jeździć, od wielu lat są popularne rolki. Ścigamy się na zawodach wrotkarskich latem, także dyscyplina jest urozmaicona, no, atrakcyjność wyjazdów, czy za granicę, czy tutaj po kraju, zwiedzanie, jeździmy nad morze, w góry, na obozy letnie, także jest to bardzo, myślę, przyjemne i w gronie młodzieży spędzony czas fajnie upływa, a przy tym idzie coś pożytecznego, robimy dla siebie, no, jesteśmy zdrowsi, lepiej się czujemy i buduje to w nas wszystko pozytywną energię. Jeszcze chciałem zadać takie pytanie. Życie rodzinne i życie sportowe. Wiadomo, życie sportowca równa się z wyrzeczeniami. Jak na to wszystko podrywała się Pana rodzina i jak to wygląda w przypadku większości sportowców? No to jest rzeczywiście jakiś problem, może i nie problem, bo to w zależności od sportowca, jak to sobie to wszystko ułoży. Ja akurat miałem szczęśliwie wszystko tak ułożone, że rzeczywiście ta moja kariera, czy rodzice, czy później właśnie żona, dzieci, w jakiś sposób mi pomagały w tym wszystkim, żeby odnosił jak najlepsze sukcesy. To znaczy żona się zajmowała, wiadomo, domem, dziećmi. Ja mogłem spokojnie trenować. Wszystko było jakby podporządkowane pod ten mój sport. Nie wiem, czy to do końca się żonie podobało. Na pewno czasem się denerwowała, bo miała za dużo na głowie. Ale tu w jakiś sposób chciałem właśnie im podziękować za to, że byli wyrozumiali dla mnie, że mi pomagali i że to wszystko mogli się cieszyć jak gdyby moimi radościami i smutkami, że to jest na pewno dla nich też jakieś doświadczenie życiowe. Naszym oraz Państwa gościem w programie Zygzak był olimpijczyk, trener pan Jaromir Radke. Panie Jaromirze, dziękujemy bardzo serdecznie. Program dla Państwa poprowadzili Ariel Wojciechowski, Wiktor Węgliński, Rafał Jaworski, Ewa Filipiak oraz Piotr Śmiechowicz. Dziękujemy bardzo. Do tej pory polscy sportowcy mierzyli czas jedną wętą, a od tegorocznych Igrzysk Olimpijskich jedną wródką. Naszym oraz Państwa gościem w programie zapraszamy!